Mackiewicz Aleksander, nadleśnictwo Klęki Nadleśniczy, tutejszego nadleśnictwa. Święto Brzozy mamy w tym roku 6. już edycję. Co roku odwiedza nas zrzesza ludzi, naszych miłośników nadleśnictwa, miłośników Puszczy Leszyńskiej, miłośników polskiej przyrody. Jak co roku pracownicy nadleśnictwa przygotowują szereg atrakcji, tak samo i w tym roku. Są przewidziane różne występy, gry, zabawy, pokazy. Myślę, że każdy sobie znajdzie podczas dzisiejszego spaceru coś ciekawego do obejrzenia, zainteresowania, uczestnictwa w tym święcie. A taką główną atrakcją jest degustacja soku brzozowego, bo to już jest standard. Sok brzozowy w Polsce jest ma bardzo słabo jeszcze znaną napojem, ale na Białorusi to już jest przemysł. Chcemy też propagować jego walory zdrowotne. Mam nadzieję, że przez taką promocję również wrócimy do produkcji tego soku na szeroką skalę. A trzeba powiedzieć, że ma dość szerokie walory zdrowotne. Jeżeli chodzi na nasze sylwarium, to jest wyjątkowe miejsce. Z roku na rok rzesza odwiedzających wzrasta i w ubiegłym roku naliczyliśmy, że to miejsce odwiedziło ponad 50 tysięcy ludzi. I jeżeli porównamy Białystok, który liczy 300 tysięcy, to można powiedzieć śmiało, że co szósta osoba z Białegostoku była w sylwarium. Traktorysta! Chodziła ja dziewczynaczka po polu Wasilko. Chodziła ja dziewczynaczka z wychorzym Paczuko. Ja mu zrywała z kwiatoczka, upała na trawu. Ta dieta da jaraczka spadawała z jemu. A gdzie tam za daroju leta ciopła je, a w mojej duszy zima, zima. Jak fajnuja na traktory, brygaduja, bo sama. Jak fajnuja na traktory, brygaduja, bo sama. Dziewczynaczka, przychodzi tu wielki. Niechaj mnie nie dziewczynaczku, pryknięcie mużyki. A brano suknię kwietnują i góry na kruczu. Ta pierniście da jareczcy, na pełna pokażu. A gdzie tam żadnaroju lepa ciopła je. Zima, zima, jak pojeduję na traktory, przywiązuję go sama. Jak pojeduję na traktory, przywiązuję go sama.
Jak pani Duja na traktory, przywiozuje go sam.